Hej, hej, kochani. Dobrnęłam do aniołka z sopla akrylowego. Nie będzie on wielkich rozmiarów, chyba że ktoś z was posiada większe takie sople, wtedy może sobie zrobić większego tego aniołka. Potrzebny nam jest sopelek, jakiś koralik, który będzie pracował za głowę. Taki maleńki koralik, na pewno gdzieś tam w swoich przydasiach macie taki mały koralik jako tak zwany stoper do głowy, żeby wrócić, ja wam to pokażę. Ja sobie wzięłam igłę do koralików i tak zwaną nić monofilową. Tak naprawdę niektórzy na to mówią żyłka. Żyłka trochę inaczej pracuje, a ta nić monofilowa też jeszcze inaczej, ale to nieważne. Ona jest mniej więcej jak żyłka. Możecie sobie zrobić to, ja wziąłam czarną monofilową, żeby ją trochę było widać, bo przezroczysto to po prostu Amba Fatima. I zrobimy sobie kawałek wstążeczki. Kawałek wstążeczki takiej jakby z organtyny, organtyna, coś w tym rodzaju. Może być każda jedna. Jakie sobie tam zamarzycie, to sobie możecie zrobić. Ja akurat wzięłam taką białą z organtyny i znalazłam w swoich zbiorach taką przykładkę biżuteryjną w kształcie takiego wianuszka i to będzie mi pracować jakby za szyję tego aniołka. Nie musi tego być, ja to sobie to po prostu wynalazłam i sobie tak sobie ubzdurałam, że to będzie za szyję, także to jest cały nasz aniołek. Dwa, trzy koraliki, szyja i wstążka i to jest cały nasz aniołek i igła do koralików. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, a musicie wiedzieć, że im bardziej krzywa, tym lepiej się nią szyje. Jest taka cieniutka i elastyczna. Ale dobra, do rzeczy, żeby sobie równą podwójną. I prostota polega na tym, że robimy sobie taką, Boże, jak to się nazywa, tak labiryntowo? Nie labiryntowo, tak składamy sobie tą wstążeczkę harmonijkowo, labiryntowo, matko jedyna, ale mi się słowo znalazło. Tak harmonijkowo sobie składamy wstążeczkę, tak mniej więcej, żeby jeszcze patrzeć, żeby było rozmiarowo, tak trochę do tego sopla, żeby nie zrobić Bóg wie jakich tych, no, matko jedyna. Aha, ale jestem ten mądra. Przechodzimy, no, drabinki ze wstążeczki. Myślę, już wiecie co, się normalnie rozkojarzyłam gdzieś tam i sobie przechodzimy przez, aha, i znowu robię ten sam błąd. Ach, matko jedyna. I za każdym razem musicie wiedzieć, że jak robię tego aniołka, to robię ten sam błąd. Najpierw sobie ułożę wstążkę, a później chcę kombinacje alpejskie jakieś odstawiam. Wy nie widzicie, co ja robię, co zrobiłam z tą wstążką. Przekułam ją tu, bo nie będzie mi się chciał drugi raz jej układać. A więc sobie, bo sopla ma dziurę, więc sobie przechodzimy przez tą dziurkę, zawiążemy sobie tą nitkę z igłą i tak w sumie tą nić monofilową to najlepiej jest przypalić. Ona wtedy ma jakoś 100% gwarancji, że przytapiając ją, ona będzie się trzymać. To samo z żyłką. Żyłki jako takie zawiązać, no musi być, zresztą każdego wędkarza się zapytać i wam wędkarz każdy jeden powie, że to musi być specyficzne wiązanie. Nitka, żyłka ma to do siebie, że się potrafi rozwiązać. To samo z nicią monofilową, że się rozwiąże. Ja nie będę jej, wiecie co, przypalać, bo nawet jeśli to rzuciłam palenie, więc u mnie jest problem z ogniem. I tak oto, cyk, i mamy to sobie odłożymy, i mamy sopelkę zawiązaną na tej nitce. I sobie teraz tą naszą wstążeczkę przeszyjemy do tego sopla. Ładnie, muszę środek znaleźć. Do sopelka sobie przyszyjemy, patrzę czy mniej więcej na połowie, żeby wiecie, prosto latał. I teraz zakładam sobie szyję, zakładam głowę, jak to mój brat mówi, ściaśniam. I tak naprawdę, wiecie co, ten aniołeczek
już powstał, ale ja, żeby nie tracić już tej igły z tą nitką, później nie kombinować, żeby wieszać, zakładam ten stoperek, ten koralik stoperek i wracam. Wracam z powrotem, przekuwam się przez tą wstążeczkę. Wracam jakby właśnie zaciągnę i znowu wracam do góry, przebijając się z powrotem przez wstążkę, koralik i do góry. I to jest taki nasz stoper. Przez koralik. Możemy przez koralik. Jeszcze raz. No, hop. A złapałam sobie wstążkę, wiecie? O, nitką. I tak na dobrą sprawę już mamy ten stoper nam tu robi robotę, bo on ładnie nam zaciągnie tego aniołeczka i na górze sobie teraz możemy, moi drodzy, obciąć, zrobić pętelkę i zawieszka na... Wiecie co, to nawet tak jak są w miarę mniejsze te sopelki, to nawet jako takie do kartki ozdoba, do mniejszych choineczek, takich jakichś ozdobnych, czy jakieś takie, to powiem wam szczerze, że z tych akrylowych sopli to bardzo ładnie wychodzi i to ładnie też wygląda. Mi się to szalenie podoba, można to sobie w różnych kolorach robić i w złotych, i jakoś tak za złotym nie przepadam zbytnio, i więc robię srebrny. I to jest taki aniołeczek. O. Sopelki akrylowej. I obiecałam wam jeszcze pokazać aniołka, które robiły dzieci na warsztacie ze spinacza biurowego krzyżowego. Miałam go już ostatnio pokazać, ale mówię, że jak pokażę, to już nie tak. O, on ma skrzydełka z piórek. Tu widzicie, jak wyciągnę, to widzicie ten spinacz. To jest spinacz krzyżowy. Cholera, nie wiem jak. O. Tak wam pokażę. To jest spinacz krzyżowy. One są bardzo tanie. Myśmy w zeszłym roku na warsztatach chyba zrobili ich z 50. I także taki w takim różowym odcieniu aniołeczek. I to dzieci robiły na warsztatach. Bardzo prosta rzecz. Bardzo ładnie się to później na choince prezentowało. U nas w kościele jest taka tradycja, że dzieci noszą jakby ozdoby świątecznie własnoręcznie wykonane i te ozdoby się przynoszą na roraty i wieszają na choince, która jest w kościele. A wśród dzieci, które przyniosły te ozdoby, to znaczy te ozdoby są jakby losowane i dzieci, które zostały wylosowane poprzez te ozdoby, otrzymują do domu na dobę figurkę Matki Boskiej gipsową i na drugi dzień, jak idzie na roraty, to tą figurkę oddaje i znowu jest losowanie, także przez cały okres adwentowy te dzieci sobie przynoszą, wylosowane przynoszą te właśnie Matki Boskie, tą Matkę Boską w postaci figurki do domu. Także to jest mój aniołeczek, moi drodzy. Zaczynamy chyba vlogmasy, kreatywne vlogmasy. Coś będziemy wymyślać, jutro wam chyba najpewniej pokażę, jak zrobiłam serduszko ze szlagmetalem, czyli tym z pazłotkiem z Kiku, który kupiłam, a prezentowałam wam w holu zakupowym. Także na jutro bombka z pazłotka z Kiku. Nie pokażę wam, jak się robi, ale pokażę wam, jaki efekt przynosi końcowy i czym to zrobiłam. Tak wam mniej więcej opiszę. Albo zrobimy może kawałek taki, zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. Także na ten czas to są moje anioły. Dobrej zabawy wam życzę. Zaczynamy już pomału robić sobie drobne takie ozdoby świąteczne. Oczywiście kreatywnie, bo my lubimy. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Pa, pa.